Dyskusje na temat współfinansowania remontu dróg z powiatem, propozycji utworzenia nowej sieci szkół i obwodów szkolnych czy nawiązania współpracy z włoskim miastem Lanuvio zdominowały obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Kozienicach. Odbyła się ona w czwartek 2 marca w sali konferencyjnej urzędu. W trakcie sesji, po wyjaśnieniach przy dwóch głosach wstrzymujących, przyjęto zmiany do budżetu gminy na 2017 rok. Dyskusja rozwinęła się przy uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi. Kozienickiemu i dotyczyła wspólnego finansowania remontów dróg powiatowych leżących na terenie gminy Kozienice. Nie jest to podział pół na pół. Większe koszty ponosi gmina. Po wyjaśnieniach przy 10 głosach za i 9 wstrzymujących uchwała w tej sprawie została podjęta. Na jej mocy powiat otrzyma od gminy ponad 1,8 tysięcy, Z tego 1,6 mln jest przeznaczone na remonty dróg. Pozostałe środki są dla szkół ponadgimnazjalnych i warsztatu terapii zajęciowej. Przy 13 głosach w głosach za, jednym przeciw i pięciu wstrzymujących wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 50 tysięcy złotych na ochronę przeciwpowodziową i utrzymanie cieków wodnych. Jednogłośnie uchwalono natomiast program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy. Po dyskusji i wyjaśnieniach dotyczących trybu przeznaczania do sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy przy 10 głosach za i 9 wstrzymujących wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości w Staszowie. Przy 18 głosach za i dwóch wstrzymujących wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy na osiedlu Borki 2. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki położonej w Kozienicach przy ulicy Armii Ludowej. Po dyskusji i odrzuceniu poprawki przy 10 głosach za i 9 wstrzymujących wyrażono zgodę na przedłużenie dzierżawy działki przy ulicy Radomskiej, a przy dwóch wstrzymujących działki przy ulicy Lubelskiej. Jednogłośnie przyjęto uchwałę intencyjną w sprawie współfinansowania przez gminę budowy w Kozienicach pomnika niepodległości. Ma on stanąć na skwerze między ulicami Głowaczowską i Konarskiego. W tym roku ma być opracowany projekt, a w przyszłym planowane jest jego wykonanie. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Pamięć i Przyszłość oraz Kozienickie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po dyskusji, wyjaśnieniach i odrzuceniu poprawki przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących, radni zadecydowali o podjęciu współpracy z włoską gminą Lanuvio. Z inicjatywą współpracy wyszli Włosi. Po dyskusji jednogłośnie Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Teraz ma ona trafić do zaopiniowania do mazowieckiego kuratora oświaty. Na jej mocy od 1 września na terenie gminy będą funkcjonować ośmioklasowe szkoły podstawowe dotychczasowe trzy gimnazja zostaną przekształcone w podstawówki także jednogłośnie radni przyjęli kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli oraz kryteria uwzględniane przy zapisywaniu dzieci do klas pierwszych poza obwodem szkolnym. W trakcie sesji przedstawiona została też informacja o roszczeniach z tytułu obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania lub wprowadzeniem do nich zmian. wysłuchano także sprawozdania z realizacji zadań za Wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawieniem potrzeb na rok bieżący przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W interpelacjach i zapytaniach radnych mowa była m.in. na temat sprzątania odchodów swych pupili przez właścicieli zwierząt w miejscach użyteczności publicznej, udrażniania cieków wodnych, w tym rzeki Zagożdżonki, przycinaniu drzew, wycinaniu drzew na kozienickim cmentarzu. Tu każdorazowo wymagana jest zgoda konserwatora zabytków czy planów związanych z warsztatem terapii zajęciowej, który ma przejść pod Zarząd Domu Pomocy Społecznej. Obecnie działa przy miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej. Siedziba WTZ-u pozostanie nadal ta sama, czyli przewóz. Odniesiono się też do informacji z sesji powiatowej odnośnie planowanych zmian lokalizacji ośrodka wychowawczego z opactwa czy podjęciu kroków w celu wycinki drzew w Chinowie przy cmentarzu ewangelicko augsburskim Pytano też o możliwość zatrudnienia osoby pomagającej od września dzieciom z klas pierwszych w przechodzeniu przez ulicę Głowaczowską do mającej powstać w miejsce gimnazjum szkoły podstawowej nr 2. W wolnych wnioskach poinformowano m.in. o wpłynięciu trzech petycji od rodziców w związku ze zmianami obwodów szkolnych i tworzeniem nowej sieci szkół, a także o pozyskaniu środków zewnętrznych w wysokości ponad 3,5 miliona złotych na renowację zabytkowej oficyny pałacowej. Na retransmisję obrad 26 sesji Rady Miejskiej zapraszamy do weekendowego wydania kroniki 11 i 12 marca oraz na kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury.